określany zwrotną linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu. Do określania zwrotu linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu służą pierwsze, reguła prawej dłoni, drugie, reguła śruby prawoskrętnej, trzecie, reguła korkociągu, analogiczna do reguły śruby prawoskrętnej, 4. Zasada porównania z ruchem wskazówek zegara, 5. Zasada igły magnetycznej. Pierwsza z tych reguł, reguła prawej dłoni. Tutaj mamy graficzne przedstawienie tej reguły, zgodnie z którą, jeżeli prawą dłoń położymy na selenoidzie w ten sposób, żeby cztery palce, oprócz kciuka, obejmowały selenoid i tak, żeby były one zwrócone zgodnie ze zwrotem płynącego prądu, bo tutaj patrzymy prąd tutaj w tej części dla nas widocznej, nie tutaj z tyłu, tu jest zastrzałkowany do góry, a więc w tej części niewidocznej jest do dołu i te palce też są skierowane do dołu. Wówczas odchylony kciuk, okay, wskaże nam zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz selenoidu. Czyli tak jak na rysunku, tutaj kciuk jest skierowany w lewo, to wszystkie linie pola magnetycznego też są skierowane w lewo. I to jest reguła prawej dłoni. I tutaj mamy właśnie zapisano tą regułę prawej dłoni. Kolejna reguła, reguła śruby prawoskrętnej, czasami nazywanej prawozwojnej. Tutaj mamy też graficzne przedstawienie tej reguły i mamy solenoid i śrubę. Zgodnie z tą regułą, jeżeli będziemy obracać śrubą prawoskrętną zgodnie ze zwrotem płynącego prądu, no i tutaj spójrzmy właśnie, prąd w tej części widocznej solenoidu tu jest zastrzałkowany do góry, czyli tą śrubą musimy o właśnie w tą stronę obracać. I patrzymy, w którą stronę przesunie się śruba. Wówczas kierunek ruchu postępowego śruby, no to jest zaznaczony tą strzałką, jest zgodny ze zwrotem linii pola magnetycznego, ale wewnątrz solenoidu. Czyli jeżeli tutaj śruba się przesunie na naszym rysunku w lewą stronę, to wszystkie linie pola magnetycznego też są tutaj zastrzałkowane w lewo. No i sytuacja bardzo analogiczna. Jeżeli inaczej ustawimy solenoid i śrubę, więc wówczas patrzymy, w którą stronę płynie prąd. No tutaj akurat jest zastrzałkowany do dołu, czyli śrubę musimy obracać w ten sposób. I wówczas ona się przesunie tutaj w prawo. I to oznacza, że również wszystkie linie pola magnetycznego wewnątrz solenoidu też są tutaj zastrzałkowane w prawo. I tutaj mamy właśnie tą regułę śruby prawoskrętnej. Kolejna reguła, bardzo analogiczna do poprzedniej,
jako że w różnych opracowaniach można spotkać taką regułę, to znaczy odwołującą się do śruby prawoskrętnej i do korkociągu. No nie ma tutaj jednolitości, więc również i tutaj przytoczyłem tą regułę, zgodnie z którą, jeżeli będziemy obracać korkociągiem zgodnie ze zwrotem płynącego prądu, to tutaj również prąd jest zastrzałkowany do góry, więc również korkociągiem trzeba obracać w ten sposób. Wówczas ruch tego korkociągu, kierunek ruchu postępowego tego korkociągu jest zgodny, on tutaj jest zaznaczony strzałką, ze zwrotem linii pola magnetycznego wewnątrz selenoidu. Czyli jak tutaj na rysunku jest zastrzałkowany w lewo, to też linie pola magnetycznego selenoidzie. Wszystkie muszą być tutaj też, są zaznaczone lewą stroną. Bardzo analogiczna sytuacja, jeżeli odwrotnie ustawimy selenoid i korkociąg, więc patrzymy, w którą stronę płynie prąd. No tutaj jest zastrzałkowany do dołu, czyli korkociągiem musimy w ten sposób obracać. I patrzymy, w którą stronę się przesunie korkociąg. No, w tej sytuacji w prawo. Więc wszystkie te w środku linie pola magnetycznego też są zastrzałkowane tutaj w prawą stronę. Czyli na tym polega ta reguła. I to jest reguła korkociągu. I wreszcie zasada porównania z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Graficzne przedstawienie określenia bieguna selenoidu, jeżeli prąd płynie zgodnie do ruchu wskazówek zegara. No, czyli tak jak wskazówki się obracają, tutaj widzimy, tak samo jest zastrzałkowany prąd. I w tej sytuacji, jeżeli patrząc z zewnątrz, no to jest kierunek patrzenia, z tego kierunku zaznaczam, prąd płynie w przewodniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a biegun południowy jest przy tym końcu selenoidu, na który patrzymy. No, czyli tutaj wtedy jest zaznaczone S biegun południowy, a północny N z przeciwnego końca oczywiście. I tutaj mamy tą zasadę, tą definicję zasady porównania z ruchem wskazówek zegara. Natomiast jeżeli będzie sytuacja odwrotna, to znaczy jeżeli prąd płynie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, o, tutaj mamy tą sytuację graficznie przedstawioną, wówczas jeżeli patrząc z zewnątrz, no czyli tutaj, o, tą stronę, prąd płynie w przewodniku przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, no, czyli teraz mamy w ten sposób, to biegun północny jest przy tym końcu selenoidu, na który patrzymy. No, czyli tutaj zaznaczone N. Wiadomo, że południowy S z przeciwnego końca. No i tutaj jest ta definicja zasady porównania z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. I zasada igły magnetycznej. Również graficzne przedstawienie tej zasady. Więc określanie bieguna selenoidu na podstawie zasady igły magnetycznej.
magnetycznej. Tutaj mamy igły magnetyczne w środku solenoid. I zgodnie z tą zasadą, jeżeli ustawimy igłę magnetyczną w pobliżu jednego z końców solenoidu, wówczas zwrot bieguna północnego igły magnetycznej jest zgodny ze zwrotem linii magnetycznych wewnątrz solenoidu. No i spójrzmy. Jest igła magnetyczna, tu zaczerniona część oznacza biegun północny. I jeżeli wtedy, jeżeli zbliżymy tę igłę magnetyczną, o tak jak tutaj jest pokazane, do solenoidu, i ona wskazuje kierunek północny, ten zwrot. Więc te wszystkie w środku linie pola magnetycznego też mają taki sam zwrot. Czyli tutaj pokazuje ten w lewą stronę, więc wszystkie linie są w środku solenoidu oczywiście, też zaznaczone w lewo. No z tego końca tutaj również jest igła magnetyczna, ona pokazuje kierunek północny tutaj na rysunku w lewą stronę i widzimy, wszystkie są linie pola magnetycznego zastrzałkowane w lewo. No i sytuacja tutaj analogiczna do poprzedniej, bo tutaj mamy prąd płynący, zastrzałkowany w tą stronę, tutaj kierunek przeciwny, ale w tej sytuacji nawet nas to mniej interesuje, bo chodzi o określenie bieguna solenoidu, więc wystarczy, że zbliżymy igłę magnetyczną i patrzymy, jak ona się ustawi, w którą stronę jest skierowany biegun północny. Tutaj ta część zaczerniona, ten biegun północny. Tutaj widzimy, że ustawiła się w prawo, więc wszystkie linie pola magnetycznego też tutaj są zaczałkowane w prawo. No i z tej strony tutaj to samo. Igła magnetyczna tutaj ustawiona w prawo, więc wszystkie linie pola magnetycznego w środku, wewnątrz tego solenoidu również są zastrzałkowane w prawo. I ta właśnie definicja tej zasady.